olimpijski z 1994 roku. A to być może jeden z pretendentów do medalu w Turynie. Najzdolniejszy ze Słoweńców, Rok Benkowicz. Pierwszy skok miał powyżej 130 metrów. Szybki jest. Nie spóźnił się, ale było krótko. Krócej od rywali. Powyżej 125 metrów. 126,5. No ale to nie wystarczy. Przegrał z Matti Hautamäkim, ale mimo to pokonał Martina Schmidta, Akselego Kokonena.